Cześć kochani, witam Was jak zawsze bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info znajdą Państwo pod tym filmikiem, także bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam tutaj pod filmik. Kochani, za każdą subskrypcję jak zawsze bardzo jestem wdzięczna, za komentarz. Ostatnio Pani dodała bardzo obszerny, bardzo za niego dziękuję. Mam nadzieję, że jeśli będzie Pani na moim kanale i zasubskrybuje Pani kanał, zobaczy Pani, że te kwestie, które miałyśmy takie może nie do końca obiektywne i sporne, no to rozwieje choćby dzisiejszy filmik. Kochani, a dzisiaj będzie o polaryzacji. Polaryzacji między energiami, co to powoduje, że jakie korzyści przede wszystkim ta polaryzacja powoduje między relacjami i w nas samych, kochani. Chciałabym na wstępie jeszcze raz zaznaczyć, że to, ile my mamy damskiej energii, znaczy żeńskiej energii i męskiej w każdym z nas, to znaczy w kobietach i w mężczyznach, to jest nasza naprawdę indywidualna sprawa. Jeśli ktoś chce wychowywać chłopca bardziej w żeńskiej energii, te przykłady, które podałam, to jest tych cech, to jest tylko niektóre z nich. To nie znaczy, że trzeba spełniać wszystkie. Kochani, i tak samo przy męskiej energii, to było tylko kilka przykładów cech. Tam zarzuciło Pani, że trochę uogólnione, więc dzisiaj będzie troszeczkę więcej przykładów i będę się starała bardziej to może dla Państwa przybliżyć w taki korzystniejszy sposób. Więc kochani, zaczniemy od tego, że czym jest ta polaryzacja? Polaryzacja to jest nic innego jak rozdzielenie się tej energii na męską i żeńską. Inaczej mówiąc, że jak jest magnes. To jest tylko przykładowo do magnesu plus i minus. To są energie, które i tak mają się pod względem wszystkiego ku sobie. Więc one, ta polaryzacja musi dąży w sumie, my tego chcemy, do równowagi, do takiego spokojnego przepływu między obu płciami, między mężczyzną a kobietą. Chodzi o to, żeby każdy z nas miał oparcie w sobie i dostęp do tej energii, zarówno jednej, jak i drugiej. I kochani, jeszcze raz zaznaczam, to od nas zależy, czy my chcemy mieć tej czy tej drugiej energii więcej czy mniej. Jeśli kobieta jest szczęśliwa i ona ma 70% energii męskiej, a 30% żeńskiej, proszę bardzo, to od niej zależy. Tak na zarówno mężczyźni. Tu tylko jest przykładowo, jak jest w naszej naturze. To, że my kobiety albo przez wychowanie, albo przez rzeczy, które zostały nam wpojone przez zewnętrzne osoby, straciłyśmy naturalną, zaznaczam naturalną, sposobność do wyrażania tych cech, które i tak są w nas ugruntowione, ale przez nasze wychowanie, jeszcze raz powtarzam, przez to, w jakim środowisku żyjemy, w dużej mierze też rodzice, nam to po prostu zostało to w nas wykorzenione. Kochani, czemu ta polaryzacja jest tak niezbędna? Kochani, bo tylko osoby, które są ugruntowane, zrównoważone w tych swoich dwóch energiach, to znaczy się dla nich stopień tych energii w ich życiu jest przez nich rozpoznany, zaakceptowany, tak jakby ich balans życiowy sięga dla nich odpowiedniego poziomu, powoduje ich szczęśliwość i gotowość do stworzenia takiego dojrzałego, dobrego związku, gdzie zarówno kobieta może emanować swoją kobiecością w taki odpowiedzialny dla siebie sposób, będę tutaj przytaczała też przykłady, i zarówno mężczyźni mogą być ugruntowieni w swojej męskości. To nie znaczy, że przecież czułość jest bardzo, bardzo męska. Będę tutaj naprawdę dawała dzisiaj dużo przykładów. Chodzi mi na przykład dla kobiety. Jeśli ona lubi być, emanować swoją kobiecością na zewnątrz, to znaczy na przykład zawsze lubi być pięknie pomalowana, chodzić w sukienkach, w takich zwiewnych, to z tej strony jest kobieca, a przy tym na przykład świetnie prowadzi motor.
Więc tu jest równowaga, bo prowadzenie motorów to jest bardziej domena męska. Więc tutaj jak najbardziej brawo, jest to zrównoważone, jest kobieca, tylko oby w tej na przykład zwiewnej sukience, no może trudno chodzić, może trudno jeździć na motorze, prawda? No ale to nie znaczy, że nie można, ale jeśli ona potrafi się dostosować ten swój ubiór do tego, do okazji, a na motor ubierze się odpowiednio, jest tu równowaga. Innym przykładem na przykład jest matka, bardzo opiekuńcza mama, która ma na przykład z dwójkę czy trójkę dzieci, pochłania jej to ogrom czasu, a z drugiej strony potrafi na przykład stawiać asertywne granice, co jest domeną męską. Więc znowu tu się te energie równoważą. Może być w 80% mamą, ale ma asertywność w 20% do podejmowania. No potrafi po prostu powiedzieć nie, kiedy potrzeba, w asertywny sposób. Więc to jest 20, to też jest równowaga, bo ona potrafi to i potrafi to jak trzeba. Innym przykładem na przykład może być bardziej, że jest taka osoba bardzo czuła. Bardzo czuła, kochająca, wręcz wylewna, mega otwarta, a potrafi, kiedy trzeba, stworzyć granice. Powiedzieć tak, tu się kończy, tu już przekroczyłeś i nawet może dosadnie odpowiedzieć jakiejś osobie kilka takich zdań, że ta osoba już nic więcej nie odpowie. Ten temat się na tej granicy skończył. Jeszcze innym przykładem, na przykład, że kobieta jest bardzo taką osobą społeczną, prawda? Zawsze dąży do dobra, w ostatnim filmiku o tym mówiłam, chce, żeby była zgoda, panowanie nad wszystkimi. A z drugiej strony, jeśli coś jest złe, nieodpowiednie, potrafi znowu powiedzieć nie i koniec, wręcz nawet zawalczyć o to, żeby to się nie wydarzyło. I to też jest równowaga. Kochani, jeśli chodzi o stronę męską, na przykład mężczyzna, który pracuje, jest pracoholikiem zazwyczaj, bo pracoholizm jest bardziej męską energią, pracuje 6 dni w tygodniu, ale siódmy dzień poświęca dla swojej rodziny i choćby nie wiadomo, co się wydarzyło, 6 dni pracuje, siódmy jest przeznaczony dla jego rodziny i dla wypoczynku na przykład. I to też jest tutaj zrównoważenie, pomimo że jest 6:1, ale jest i to wystarczy. Procenty my sami, kochani, sobie określamy. Innym przykładem. Mężczyzna, który na przykład nie lubi obowiązków domowych, na przykład nie lubi gotować. Zawsze to robi jego kobieta, partnerka, czy ktokolwiek inny, czy nawet pani, która jest do tego celu zatrudniona. Może się okazać, że on raz w tygodniu gotuje dla kogoś, kogo lubi, czy dla swojej żony, dla swoich dzieci obiad. Pomimo, że on tego nie lubi, ale jego rodzina jest dla niego ważna, uaktywnia się w niego czułość i robi ten nawyk zawsze. Że więc ta czynność wręcz stała się jego nawykiem. Innym jeszcze takim przykładem może być mężczyzna, który potrafi zrobić wszystkie męskie prace. To nie znaczy, że musi, ale na przykład potrafi naprawić kran, również dla swojej ukochanej na przykład potrafi ją codziennie przytulić. To nie znaczy, że normalnie mężczyźni tego nie robią, ale jeśli to wejdzie w jego nawyk i robi to codziennie, przynajmniej raz, to już jest bardziej w energii żeńskiej. Kochani, chciałabym tu jeszcze zaznaczyć taką rzecz, że nie możemy dopuścić do takiego rollercoastera emocjonalno-energetycznego. Dlaczego? Rollercoaster jest to takie coś, że my wpuścimy takie amplitudy do naszej energii, która powoduje, że w jednej chwili jesteśmy radośni, uśmiechnięci, a zaraz, dosłownie po 5 minutach wpadamy w złość i takie wręcz można powiedzieć, jesteśmy mega drażliwi, wręcz taka przemoc z nas emanuje. To jest właśnie taki rollercoaster. To znaczy możemy tutaj innym przykładem będzie to, że na przykład mężczyzna pokłóci się z sąsiadem jakoś tam bardzo dotkliwie, czy skarci swoje dzieci, a za chwilę, można powiedzieć pół godziny później,
kupuję żonie kwiaty. Innym przykładem będzie, że często mamy tak mamy, że skarcimy swoje dzieci na przykład, czy tam coś głośniej powiemy, a za chwilę powstaje w nas, to jest bardzo, kochani, niedobre, powstaje takie wyrzuty sumienia, o Boże, co żeśmy zrobili, już tego żałujemy i szybko przytulamy dzieci. To jest bardzo niepedagogiczne, ale to też powoduje taki roller coaster emocjonalny, kochani, bo to cały czas chodzi o tą przepływ tej energii. Każdy z nas musi zaakceptować, znaleźć swoją własną równowagę. Właśnie o tym, na jakim poziomie my chcemy mieć tą energię żeńską i energię męską. To się, kochani, w wielu przypadkach to, że my sami siebie nie poznamy, po prostu tutaj się nie obejdzie. Nie będzie innego wyjścia, żeby poznać siebie. Kochani, do czego to doprowadza? To, że my będziemy tacy zrównoważeni, ta polaryzacja u nas zaistnieje, ten przepływ energii będzie, to powoduje, że my mamy taki spokój. Bo kochani, ja już wcześniej to mówiłam w filmikach, że miłość musi kojarzyć się ze spokojem. Harmonia musi kojarzyć się ze spokojem, z taką pewnością. Ci Państwo, którzy widzą miłość w ten sposób, że cały czas coś się musi dziać, kochani, to nie jest dojrzała miłość. Dojrzała miłość określa się tym, że my jesteśmy czegoś, może nie 100% pewni, ale pewni na tyle, że jesteśmy spokojni. Widzimy właśnie ten nasz upragniony spokój, jest ta harmonia. My nie wracamy do domu, czy nie spotykamy się ze swoim partnerem, i od razu myślimy, że coś musi się dziać, że cały czas ta adrenalina musi buzować. To, kochani, nie tak. Dopiero człowiek, który znalazł swój taki balans w polaryzacji, w tym przepływie, to nie chodzi też o to, że my szukamy cały czas, dlaczego ten balans jest taki ważny. Balans w każdej naszej sferze życia jest ważny, ale w związkach one są najbardziej dla nas dotkliwe i najbardziej nam zachodzą w pamięć. Ta polaryzacja jest po to tak nam niezbędna, że tylko osoba, która jest zrównoważona w tych swoich energiach, może właśnie tą emanować, tą męską energią lub żeńską. Dlatego, że żeńska energia wydziela w sobie taką esencję mocy. A co powoduje ta esencja mocy u mężczyzny? Powoduje to, że jemu się, kochani, więcej wszystkiego chce. To znaczy, że mu dodaje skrzydeł. On musi być, tak jak akumulator, naładowany tą żeńską energią. Dlatego się mówi, że kobieta jest szyją, a facet jest głową. Jest król i królowa. Są nogi i są stopy. Czy nogi pójdą bez stóp? No chyba nie za bardzo. Kochani, i to też powoduje, że ten mężczyzna bez tej kobiety i odwrotnie, on nie będzie szczęśliwy. My wzajemnie, mężczyźni i kobiety, jesteśmy sobie potrzebni, bo tak jest ugruntowiony świat. To powstał najpierw, powstała kobieta. Ona daje rzeczy niematerialne. A jeśli kobieta jest nauczona bardziej męskiej energii, to ona niestety musiała, trzeba wejść w jej dzieciństwo i zobaczyć, kto ją tego nauczył, kto ją po prostu tak jakby kazał, może kazał to złe słowo, ale on w jej wychowaniu pokazał jej, że jak ona nie będzie taka i taka, to ona nie przetrwa, ale ona też nie jest szczęśliwa. Czemu mówi się, że kobieta daje to, czego nie możesz kupić za pieniądze? Mężczyzna jest bardziej ugruntowany na pieniądz, na zarabianie po to, że on chce się tą stroną opiekować. I najczęściej mężczyzna, który nie chce opiekować się swoją rodziną, to on gdzieś tam wewnętrznie jest po prostu zraniony. Ktoś kiedyś go zranił, czy może w dzieciństwie to widział, że tak trzeba i on się nie ugruntował w tej swojej męskiej energii i on po prostu zwyczajnie jest nieszczęśliwy. A wiele ludzi przechodzi przez całe swoje życie, nie dotykając naprawdę miłości i szczęścia. Dlaczego nie dotykają miłości i szczęścia? Bo się zatracili w tych swoich pierwotnych
pierwotnej energii. Kochanie, ja wiem, że ja się powtarzam, ale naprawdę kobieta daje moc mężczyźnie. Naprawdę tak jest. Że często jak się mówi, że kobieta, mężczyzna musi się zakochać i tego nie zniszczyć, tak łatwiej to powiem. Ale mężczyzna, kiedy się naprawdę zakocha, robi różne zwariowane rzeczy, gdzie tak normalnie nie był do tego zdolny. A on jest zdolny, bo dostał moc od kobiety. On dostał moc kobiety, jest tak zakochany, że on roztacza taki parasol. Parasol nad kobietą i nad ewentualnym potomstwem. A kobieta daje moc mężczyźnie. Daje moc mężczyźnie do tego, że on może być, on może się więcej starać, w nim się budzą te uczucia, bo one są bardzo schowane i później się zwyczajnie budzą do życia. On chce się opiekować, ale właśnie tą kobietą, nie innymi, więc często jest tak, że mężczyzna, który skacze, brzydko mówiąc, z kwiatka na kwiatek, on się boi zaangażowania, on się boi, bo kiedyś na pewno został zraniony i nie, sobie zwyczajnie z tym nie poradził. Tak samo kobiety z gruntu natury, one są monogamiczne, zarówno mężczyźni. Pewnie, że mówi się, że taki typowy samiec, on nie może skupić się na jednej osobie. Ja będę wierzyć, że miłość taka dojrzała jest efektem wypracowania tego, że my umiemy tą polaryzację zachować w sobie. To jest kwestia naprawdę wielu prób i błędów, żeby ta harmonia zadziałała, żebyśmy znaleźli taką naturalną wibrację między sobą. To nie znaczy, że jak mężczyzna ma tyle energii męskiej, na przykład 70 czy 60%, 40% żeńskiej, to on tą żeńską energię będzie szukał w sobie. Nie, on poszuka jej w niej, w partnerce. I na odwrót, partnerka tą męską energię nie będzie szukała w sobie, bo to nie o to chodzi, żeby było 50 na 50. To o to chodzi, że my wzajemnie ze siebie potrzebujemy. Że my jesteśmy stworzeni wręcz do wzajemnego funkcjonowania i my tylko razem osiągniemy takie szczęście wzajemne. To nie chodzi o niewolnictwo jeden drugiemu, tylko chodzi o to miłość, o to uczucie między sobą, o to rośnięcie w tym naszym celu. Oni nie są skoncentrowani, ta mężczyzna i kobieta, na sobie. Oni są na celu, na tym, do czego dążą i to, jakie szczęście oni sobie sami dają wzajemnie. Ona uczy się od niego męskości, a on uczy się od niej kobiecości. I szanuje ją jako kobietę i ona szanuje go jako mężczyznę. Więc polaryzacja jest to, co nas łączy. Może nas też dzielić, ale trzeba tą równowagę znaleźć. Równowagę w sobie, ten balans. Jeszcze raz powtarzam, to jest balans między sobą. Jeśli coś szwankuje, jeśli ja mam za dużo tej męskiej energii i jest mi z tym niedobrze, to muszę poszukać rozwiązania. Muszę zobaczyć, co u mnie jest tą męską energią. Jeśli sama sobie nie poradzę, poszukać pomocy. Ja zawsze mówię w swoich filmikach, że pytać, prosić o pomoc to jest nic złego. My oczywiście możemy dojść do wielu rozwiązań sami, ale przy pomocy kogoś raz, że jest to szybciej. Czasem nawet jak swoje myśli powiemy na głos, to inaczej je słyszymy. A co dopiero jak ktoś nam zada tak odpowiednie pytania, że my sami dojdziemy do tego. Także kochani, zastanawiam się, co tu jeszcze Państwu nie powiedziałam. O tych przykładach było. Więc jeśli chcecie usłyszeć jeszcze jakąś kwestię, jeśli chodzi o męską czy żeńską energię, proszę śmiało pisać. Ja wtedy zrobię filmik może nie nad jedną cechą, ale dołożę wtedy więcej i bardziej ją rozłożę na czynniki pierwsze. Jeśli coś będzie dla Państwa uznane, że to jest za stereotypowe, kochani, ale jeszcze raz potwierdzam to, że to jest bardziej wyciągnięte z naszych pierwotnych, jeśli chodzi o pierwotnego człowieka, to jakie były kobiety i to jakie byli mężczyźni. I też naprawdę no, sami widzimy do świata, do czego dążę. Do tego jednak wracamy się do tych rzeczy takich naturalnych. Nie po to została kobieta stworzona, żeby
ciężko pracować, a przecież wiadomo, że kobiety szybciej poszły do pracy, poszli do pracy niż mężczyźni. Ale to kobietom się mniej zostało opłacalne, bo jeszcze by było wychowanie dzieci. O, czemu wychowanie dzieci, tutaj jest ważny taki aspekt, jest bardziej domeną damską. Dlatego, że matka dużo, dużo innych cech wnosi do dziecka i to, jak ono jest malutkie. Oczywiście ojciec też jest potrzebny i niezbędny, ale to, jak dziecko jest małe, ono więcej czerpie od matki. Takich rzeczy, które się ugruntowują, to matka pokazuje pierwszą czułość, pokazuje pierwszą miłość. To dziecko jednak nie widzi tego taty, pomimo że on jest, ale on tak nie absorbuje, bo jest to karmienie piersią. Zaznaczam, to nie zawsze musi być karmienie piersią, bo może być dziecko karmione butelką. No lepiej, żeby było piersią, bo wiadomo, tutaj są tak jakby oczywiste względy, ale czasami jak tego nie można zrobić, to on ma jednak większy kontakt z matką. On jest jednak pierwotnie, to ona mu dała życie. To zostało oddzielone ciała z ciała. No wiadomo, mężczyzna do tego poczęcia tego dziecka był potrzebny, ale jednak to rozdzielenie było z matką. To przez 9 miesięcy matka nosiła pod sercem. Więc jakby w tych pierwszych miesiącach życia zawsze ważniejsza jest ta matka. Więc wychowanie dzieci, tato, jeszcze raz powtarzam, jest potrzebny i on jest niezbędny, ale później w razie edukacji mężczyzna, to też będę robiła o tym filmik, za coś innego odpowiada u dziewczynek, za coś innego odpowiada u chłopców i tak dalej. Jeśli chodzi o chłopców, to kobiety odpowiada troszeczkę za coś innego, a u kobiet odpowiada za coś innego. Także kochani, to jest temat na osobny filmik o wychowaniu dzieci, co myślę, że zrobię o tym. Nie wiem, czy akurat następny, bo następny już mam zaplanowany, ale będzie właśnie, co wnosi ojciec w życie córki i co wnosi mama w życie syna. Także kochani, myślę, że ta polaryzacja, choć w ogólnym zarysie, jest wyjaśniona, że ona nam jest niezbędnie potrzebna, tylko chodzi o to, żebyśmy ją zrównoważyli w sobie przede wszystkim i bardziej się otworzyli właśnie w tym, to ja Państwa ostro namawiam, w tym pierwotnym znaczeniu naszych płci. Ja oczywiście do tego najbardziej namawiam, żeby wrócić do tego, co nam przynosi szczęście. Jeśli ktoś jest przekonany, że męska energia kobiecie przynosi szczęście, ma takie prawo. Ale to nie po to nas stworzono w taki, a nie inny sposób. Ale kochani, jakby wybór należy do Państwa. Ja bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. No i do następnego razu. I jeszcze, jeśli Państwu się filmik podoba, zapraszam do komentowania i do subskrybowania kanału. Dziękuję jeszcze raz.